Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Marek Obragie i zapraszam do kolejnych materiałów z premierowej serii na moim kanale, czyli z gry Control. Słuchajcie, czyli pełna seria tajemnic i niewyjaśnionych spraw. Czyli tutaj sprawdźmy, co mamy. Materiały, rytualny impuls. Czyli nic ciekawego tutaj nie znajdziemy. Dobra, jeżeli chodzi o to zadanie, to musimy przejść tam, a jeżeli wybierzemy sobie misję główną, czyli to, wyłącznik awaryjny, śledź, czekajcie, to jest tu, weźmiemy sobie misję, weźmiemy sobie śledź, bo to kurczę, raz śledzi, raz nie śledzi, już sam nie wiem. I tak tutaj muszę iść, jeżeli oznaczę jedną. Kurczę, przyciął mi się live. Nie wiem, gdzie mam tutaj iść, jeżeli chodzi o. Aha, a tutaj mam jakąś misję oznaczoną. Ani jedna, ani druga. I teraz. Śledź. Dobra, i teraz mamy tu. A jeżeli wejdziemy sobie w misję i wejdziemy to. Śledź. To mamy tu. Dobra, to teraz lepiej by było teraz ogarnąć misję główną i później dopiero pójść po pobocznej, która się znajduje dalej od misji głównej. Także tak zrobimy. Także na razie sobie oznaczymy misję główną, czyli wyłącznik awaryjny. Muszę się kierować gdzieś chyba w tym miejscu. Tutaj, tak? Dokładnie. Tu i tutaj. Czyli tam, gdzie usłyszeliśmy ten głos dyrektora wcześniej. Czyli jedziemy z tym koksem. Winda, która nam się sama włącza. Wentylacja, elektrownia WSN. Dobra, wbijamy. F. Ciekawe. Znajdziecie tutaj, teraz będziemy mieć towarzystwo. Jest dokument. Korespondencja Arshil, zbiegły OM. Federalne Biuro Kontroli. Uwaga, personel techniczny. Kilka tygodni temu z panopitkonu uciekł obiekt mocy i wszyscy macie go wypatrywać. Jeżeli ktoś zauważy konia z karuzeli brakującego, brykającego po sektorze, natychmiast ma mnie powiadomić. Nie próbujcie powstrzymać go na własną rękę i pod żadnym pozorem nie starajcie się samodzielnie go sobie podporządkować. Szef ochrony Simon Arsh. No właśnie, bo jeżeli zbliżymy się do tego konia, to on zabije po prostu na raz. Właśnie jeden agent z tego, co czytałem, zginął właśnie. Wynikało z tamtych dokumentów, które wcześniej czytaliśmy. Kolejny przykład na to, że warto te dokumenty zbierać i czytać. Dobra, i teraz jest tutaj, to jest otwarta lokacja. To naprawdę otwarta lokacja, elektrownia WSN. Ej, tam jest gościu, który nie jest opętany. To jest dziwne. Naprawdę? Aktualizacja misji. Wyłącznik awaryjny. Pomów z szefem ochrony Arshin w budce ochrony. Ciekawe. Budka ochrony, powiadasz? Zanim sprawdzimy tą budkę, to raczej sprawdzimy, co tutaj mamy ciekawego na tym sektorze. Widzę, że tu jest ochrona, która nie została ogarnięta ten sykiem. I to jest właśnie, są ludzie z FBC. Okej. Okay. Muszę częściej korzystać z tego unika, bo jest zajebisty. No tu raczej nic nie widzę. Sobie ogarnę, zobaczmy, co tutaj jest tak na spokojnie, ale będzie tu rozruba, ja to czuję.
To mega rozruba. No nie, dobra, oczyścimy ten obszar. Zobaczmy. Przejmij punkt kontrolny, dawaj. Co, nie mogę? A nie, dobra, zapisało się, ale nic poza tym. Diabica, co ty mi tu najdroższe o umieraniu? Chcesz w pierdziel? Ja nic nie mówiłem. Ja nic nie mówiłem. O umieraniu, a raczej o rozrubie. Powiem ci szczerze. Ja tak naprawdę nie wiem, gdzie mam iść. Niby pokazuje mi w tym miejscu, ale przecież tu nie ma jakiegoś wejścia. Czekajcie. Pompy chłodnicze WSN, konwertery energii WSN, centrala techniczna, sterownia WSN. Bo focha jedna. Dobra, nic nie mówię. Nic nie mówię. Wow. Okej. Okay. Czyli tutaj musimy szukać odpowiedzi. Gdzie mamy się udać tak naprawdę. Tutaj nic nie ma. Ta gra trochę polega na tym, że strasznie się błądzi. Tak naprawdę. Ale to jest też to tym uwarunkowane, że twórcy mówili, że gra nie będzie tak służyła, że macie na mapach strzałki. I że wszystko wam będzie gra mówiła. Musicie sami odkrywać, gdzie, co i jak. Także. To kurczę. Definitywnie pokazuje mi. Ej, ale tam można wejść od góry. Diabica, słyszałem wcześniej. Słyszałem wcześniej, mówiłeś. Dobra, może mówiłem, ale nie przemyślałem, co mówiłem. To może z górnej strony wejdziemy. Nie, to tak nie działa. Okej. Okay. Mamy jedno miejsce, także poproszę. Enter. Dobra, niby to stworzyłem. Niby. Wszystkie mi punkty praktycznie zeżarło. Dobra, i mamy zdolności. Mamy 3 punkciki, także. Uff. Co by tu możemy wziąć w walka wręcz. Obrażenia w walce wręcz plus 30. Albo zdrowie na plus 20. Może to zdrowie byśmy wzięli też za 3 punkty. Także enter. No i nic nie mamy więcej. Twór astralny. Tutaj nic nie zrobię więcej. Dobra. Nic w takim razie nie ogarniemy. Zmień formę broni. Wow. I fajnie zmienia broń. Palcami obwija. Nie no, no już mi się tak podoba. Gorzej tylko z nawigacją. Ale zaraz. Dobra. Wiem, z kim mogę. Co ja mogę powiedzieć? Czy tu jeszcze ochrona działa? Normalnie? Tylko normalni ludzie? Bez opętania? To jest ci dziwne. Pogadajmy z nim. We're on the same side. My name is Jesse Faden. I'm here to perform the directorial override to get the lockdown lifted. Yeah, yeah, Chief Arish, FBC Security. I'm just... Oh, hang on, you're the new director. It's a pleasure. Szybko się roznoszą tutaj wiadomości. Jak na wsi. Right. Faden, ma'am. Look, as you can probably tell, it's a bit of a shit show down here. We've been holding our ground, but... Whatever's gotten into our buddies has them wrecking the coolant pumps and the power converters. The NSC keeps overheating and my crews keep getting shot before they have a chance to make any repairs. NSC? Oh, sorry. Bureau jargon. It's what we call the power plant. You know, the big rumbling metal thing? Salvador, head of security, asked me to protect it in case of an attack. See, what's inside is dangerous. Dr. Darling seemed to know it would be a target. Darling? He's here? No, he came down a few days ago, before everything went to hell. He was out of it. Smelled like a bar mat. He was ranting about vulnerabilities and how he only had one large-scale HRA, but that he needed it somewhere else.
Still, at least he gave us these personal HRAs before he left. Hey, did I mention that he was tearing his clothes off? Crazy dude. Garland knew the hiss was coming. No, wiedział. I love playing 20 questions as much as the next guy, but we have got to get the water and electrical systems repaired before this baby blows. I'll have my guys unlock the doors out of here for you. I'll take care of it. You stay and keep the hiss away from the plant if you can. The hiss? That's what we're calling him? Well, that's catchy. Listen, the radios aren't working, so if you find my boss Salvador out there, could you please ask him what the plan is? I'm sure he will have one by now. I'll keep an eye out for him. He sure has a lot of faith in his boss. No, to na pewno. Aktualizacja misji. Napraw pompy chłodzenia WSN. Napraw konwerter energii WSN. A ty, czyli kolejna osoba wysoko postawiona. Tutaj jednak trochę osób jest przy zdrowych zmysłach i kieruje jakoś, próbuje ogarnąć tą placówkę, nie tylko nasza bohaterka. Mogę go wypytać o parę rzeczy. Czyli możemy go wypytać. Osyk, Arish, elektrownia WSN, sfer broń, Ahiti, czyli który kolejny, chyba ten sprzątacz. I oczywiście wyjście. What do you know about the hiss? Not much, only what I've seen. But they use the same tactics that Marshall and Salvador taught us, which makes me think that the hiss haven't completely erased the people inside, which is a pretty fucking horrible thought. Or they're just using whatever they find in their victims' heads. In any case, they are really eager to get inside the power plant. Why do you think that is? Shit, I don't know. They want to make my life harder? Dobra. Arish. What do you do here, Arish? Security chief of the maintenance sector. I make sure all the weird shit down here doesn't bother the maintenance crews. Learned everything I know from Salvador, the best security agent this bureau has ever seen. Salvador, twój szef. Do you like your job? I love it. You know, everyone thinks that maintenance is the lowest rung on the ladder just because we fix pipes instead of writing memos, but I gotta be honest, these are the bravest people in the goddamn building. I'm proud to work with them. I've done a few odd jobs with these kind of folks. They say what they mean. I like that. To jest fajne, że psychicznie porównuje nasza bohaterka sytuację z konkretnymi przykładami z życia, nie? Że na przykład tu pracowała i tu jej się podoba ta sytuacja, lub tam pracowała i miała styczność z tą sytuacją, która jest w danym momencie tutaj w tym biurze. Elektrownia WSN. What exactly is the power plant? Listen, I only know what Salvador told me, but I know it generates all the electricity for the bureau. And it's got two very simple rules. Rule one, keep it below a certain temperature. Rule two, don't ever, ever open it. Oh, and three, it's classified, so I shouldn't ask. Sounds like secrets are standard operating procedure around here. Oh, yeah. It's all part of the job. Mhm. I sfera broń. What do you know about the service weapon? Not much. I think it's director only. Salvador told me by the time he saw Trench use it. Sounds like that gun can do some serious damage. Yeah, I did see pictures of it once, though, and it looks different to that thing you're carrying. You monitor something? It's new. Is new a good thing? Given the circumstances, I'd say new is our best bet. Mhm. Czyli coś, czyli nasze upgrade w tej broni sprawiły, że szef tutejszej ochrony jest zdziwiony, jakby tej broni nie widział wcześniej na oczy. Anti, dobry jestem. Of course. He's my favorite coffee break buddy. Dude has got some crazy stories. Czy ten sprzątacz? Anyone else around here? You can make sense of what he's saying. Any idea where he's from? I'm guessing Sweden. Szwecji. He's from where he's from. Look, there are just some stones that are better left unturned, you know? Fajnie odwrócił kota ogonem. Dobre. No może sam nic nie wie, a może ukrywa coś przed nami, to każdy może cokolwiek ukrywać, także nigdy nie wiadomo. Trzeba wyłączyć blokadę. Dobra, i mamy pierwszy dokument tutaj w tym pomieszczeniu. I są tam jacyś pracownicy, okej, czyli jednak jest tutaj trochę ludzi o zdrowych zmysłach. Arish, sprawy bezpieczeństwa. Czyli kolekcja.
korespondencja i Aris sprawy bezpieczeństwa. Grzechu, już jestem, coś się działo, jak mnie nie było. Nie, na razie tylko tak, wiesz, czytamy, gramy, gramy, czytamy i to tak. Więcej czytamy niż gramy tak naprawdę, ale na tym ta gra stoi, nie? Na fabule i to jest zajebiste w tym tytule, powiem szczerze. Federalne Biuro Kontroli. Hej, Simon. Dostałem twoją wiadomość. Jeżeli ktoś z sektora będzie pytał o Anciego, powiedz, że wszystkim się zajmiesz i tak to zostaw. Niech nikt z personelu pod żadnym pozorem nie przerwie mu jego codziennej rutyny. Powiedziałem ci wszystko, co o nim wiem, żebyś mógł lepiej ogarnąć jego dziwne zwyczaje, ale to wyjątkowo tajna informacja. No, czyli cały czas mowa o tym sprzątaczu, ale on jest naprawdę najdziwniejszą chyba osobą w całym tym biurze. Widziałem również twój raport w sprawie robotnika, który zabłąkał się do fundamentu. Zatrzymanie go było dobrym posunięciem. Zanim podejmiemy kolejne kroki, dowiedzmy się, co takiego widział. Nara, Lin, PS. Jeżeli nie zauważyłeś, pomiędzy Triensz i Dringim coś iskrzy. Wiem, że to nie jest twoja mocna strona, ale lepiej trzymać się od tego z daleka. Tak. I teraz nie wiem, czy czasami się w tym momencie nie zajmiemy misją poboczną. Ona wie. She knows. Tak, ona dokładnie wie, co ma robić. Panowie. Wzmocnienie pocisku, powstrzymanie. Mamy nowe wzmocnienie. Mogę tutaj to wbić nawet. I to jest to. Rozbicie ma dużą moc powstrzymywania za pomocą rozproszonego strzału, który niszczy grupę wrogów z bliskiej odległości. Yeah! Czyli to jest taki typowy upgrade do tej broni a la granatnika, zgaduję. Choć myślałem na początku, że to jest strzelba, która się właśnie zmienia. Czyli rozbicie. Możemy tutaj wbić. Na razie i tak z tych broni mamy po jednym upgrade'ie. No i fajnie. Fajnie. Cieszę się, że tutaj weszłem i to sprawdziłem. Ty mi chyba ziomuś nic nie powiesz. No bo teoretycznie misja poboczna jest w tym miejscu. Tylko musimy tam przebiec. Tylko ciekawe, czy to miejsce będzie nam będzie dostępne. Zaraz sprawdzimy. To było tam gdzieś. No, wow, co to jest? Wow. Co to było? Dawaj. Ole mi wykurwiło. Super. Zmień na granatnik. Kurczę, muszę stosować dźwięki. Nie, mam szczerze, że tam gierka wymiata jest. Taka zabawa. Wow! Taka zabawa przednia trochę, ale. Ciasno jest trochę. Dużo tutaj. Wow, co to było? Stosowałem granatnik, ale zmieńmy sobie na pistolet. Wzmocnienie szybkostrzelności, obrót. Powiem wam szczerze, trochę tych wzmocnień nam wypadło chyba. Nawet nie patrzyłem, bo tak trochę strzelaliśmy z tej broni, ale kurczę, mi się wydawało, że same kurcze wzmocnienia nam wychodziły. Teraz tak, czy to było związane z misją? Tutaj mamy nawet jakieś wzmocnienia, jeżeli chodzi o ten postać. Regeneracja zdrowia po podniesieniu elementu. Dobra, weźmy. Czemu by nie? Gdzieś nadal jest wyposażenie. Tu zdobyliśmy. Rozrzut pocisku. Szybkostrzelność. Czemu by nie, ale nie mogę tego zebrać. Wyłączcie dla broni obrót. Wyłącznie dla broni obrót. No to nie mam tej broni nawet. I kolekcję zdobyliśmy. I to jest badanie dokumenty.
Agent Syku. I to jest wzmocnienie Agent Syku. A, czyli to jakieś gówno. Badania terenowe na temat Syku. Wzmocnienie agenta Syku. Poufne. Podsumowanie. Wzmocnienie agent Syku to przykład ekstremalnej fizycznej deformacji wynikającej z opętania przez Syk. Wykazuje niewyobrażoną obsesję na punkcie osoby, które nie zostały opętane. Po zbliżeniu się do celu na określoną odległość wybuchają, tworząc strumień zorganizowanego rezonansu Syku, którego gęstość jest tak wysoka, że działa niczym siła fizyczna. Po zbliżeniu się do celu, czyli do nas. Po tym wybuchu wzmocniony agent Syku przestaje być opętany Sykiem. Nosiciel ponosi śmierć. To zachowanie może być reakcją adaptacyjną na HWR, wzmocnienie agent. Czy Syk aż do tego stopnia jest zdolny do modyfikacji zdolności paranormalnych opętanego nosiciela? Czemu fizjologia wzmocnionych agentów Syku tak diametralnie różni się od pierwotnej postaci nosiciela? Mnóstwo pytań i tak brak odpowiedzi. No, jak zawsze, jak w archiwum Mix, nie? Pełny raport znajduje się w aktach numer i tu jest oczywiście wielka niewiadoma. Nie wiem, i teraz sobie muszę oznaczyć misję i włącznik awaryjny. To mam akurat to, ale to mam. Co to za syf? Nie, ona definitywnie nie jest wejście, jest gdzieś tutaj. Definitywnie chyba tam. Dobra, ja sobie zmienię broń na zwykły pistolet. Trzeba wymienić części. No, czyli to jest miejsce teraz tej misji pobocznej. Wymienić części. Czy ja muszę tutaj coś wrzucić, coś położyć? Czekaj. Może to sprawdzimy, czy coś tutaj jest. Na pewno tutaj nic nie ma. Muszę włożyć kostkę, ale nie wiem, czy mam włożyć tą kostkę, która wypadła, czy po prostu włożyć coś innego, ale chyba tą. Hej. Kurwa. Oj. To nie był dobry pomysł, żeby sobie niszczyć. Niszczyć zasłonę. Kurczę, nie trafiam w nich. Wow, trochę mi się tutaj chłopaki rozkręcili. Tam jest jeszcze gościu. Dobra, ładnie. Wow. Dobra, spokojnie, zdobyliśmy trochę życia. Zajebiście, znowu te gówna. Dobra, granatnik w takim razie. Wow, dobra, uwaga. Jeżeli chodzi o dostawa, gdzieś jest więcej. Się w ogóle przemieniają w zwykłych. Zwykle korzystam z uniku. Zanim jeszcze tam wejdę, to jeszcze sprawdzę, czy coś tutaj jest. Osobista modyfikacja, regeneracja zdrowia, ale to jest jedno i to samo teraz zdobywamy, jeżeli chodzi o te wzmocnienia. Szybkość regeneracji energii, regeneracja zdrowia po podniesieniu elementu. No i może mam dużo tego, kurczę, i tak szczerze powiedziawszy to. Tu jest energia i tu też gdzieś jest zdrowie. Proszę, jest na szybkość regeneracji energii. Szybkość regeneracji energii. Dobra, może weźmy sobie to. Wybierz. Mi tyle. Największy plus do danego wzmocnienia. Ale czy coś jeszcze tutaj więcej jest? Zobaczę jeszcze po tej drugiej stronie. Kurde,
kurwa, won je stąd. Jakieś muszki albo coś. Dobra, teoretycznie ma wejście tam i ma wejście tu. Chyba sprawdzę tutaj. Wow, ale gdzie mam teraz? Kurczę, ja w ogóle idę w złym miejscu. Nie. To tam muszę się udać, żeby wykonać tą misję poboczną. Jeżeli ona coś tutaj powiedziała o włączeniu tych generatorów, no to jest związane z misją główną, tak? No to misja poboczna, którą oznaczyliśmy sobie, jest właśnie tutaj. Okej. Komora pieca. I znowu słychać muzykę, która jest słucha sprzątacz. Ale nikogo tutaj nie widzę. Dziwne. Tutaj już tej muzyki nie słychać, poza tym. Darling refused to allocate me the budget or resources, so I'm taking matters into my own hands. Let this recording be the proof I need to convince them. The furnace can speak. It's been talking to me for some time now. Piec? Listen. No coś słychać. Did you hear that? It's a sentient force, capable of communicating. I checked and there's no record of ever installing this furnace. I believe that... Oh, sorry. What? Yes, I can feed you. What do you eat? I see. I'll try to find some volunteers. A, czyli jedna z badaczek, jedna z partnerek tego całego głównego tego profesora tutaj, który badał te całe paranormalne przedmioty, które tutaj sprowadzali agenci, odkryła, że tak naprawdę coś tu już mieszkało w tym biurze, jakaś potężna siła. Aha, która mówiła do niej częściowo jako piec. No to już jest ciekawa sprawa. I jestem ciekawy, co zrobiło taką dziurę, bo na pewno nie zrobili tobie tego pracownicy biura. No bo na razie sprawdzimy sobie cały ten teren. Grzechu, ale dziś na podwórku grill czułem, jak się kiełbasa na grillu masakra gorąco. No widzisz, no gorąco jest, powiem ci szczerze, nawet grilla nie trzeba odpalać, żeby zobaczyć, jaki jest grill na dworze, nie? Ogólnie. No powiem ci szczerze, ludzie już świętują tak grill, no sam dobrze wiesz, Grzechu, że już mamy ostatni weekend wakacji, nie? To jest przerażające z drugiej strony, no ale co zrobić, no niektórzy... Niektórzy spędzają ostatni weekend przy premierowych grach, jak my, a niektórzy sobie grillują, no co? Ostatni weekend to ostatni weekend, z drugiej strony, nie? A tam się nie dostanę, ale... Tak się, jak tak za takimi zapachami zalatuje, to człowiek aż chce coś zjeść, nie? Dobra, to rzeczywiście tu jest nasz cel. Chyba. Poczekajcie, jeszcze tam coś zobaczę, ale nie, tam nic nie było, dobra. Czyli sprawdźmy górę. Co to jest? Czy ta cała spalarnia śmieci? Ale też nie mogę tam przejść. Innego wyjścia z drugiej strony i tak nie ma. Ciekawe. Wygląda na to, że muszę coś tutaj nacisnąć. Spal śmieci wokół pieca. O, panie, już wiem. Dobra, ogarniam. Nie, to nie o te śmieci chodzi. Śmieci wokół pieca. Chyba, że o te chodzi, tutaj. Hmm.
Come on. A jakie inne tutaj są śmieci? Piec jest tutaj, tak? Mi się wydaje, że jednak nie o te śmieci chodzi. Może tak wali tym pomarańczem, że po prostu czasami nic nie widać. Dobra, ja nie wiem, jakie tu śmieci, o co wam tu chodzi, naprawdę. Przecież jest oczyszczone, no powinniście mi to zaliczyć. Chyba, że tu są jakieś... Zara, wiem. Wiem. To są te pojemniki. Właśnie. Dobra, ogarnęliśmy temat. Aha. No tak, biuro nie załatwiło sobie najprostszych przepisów prawnych, to oczywiście my musimy ich wyręczyć. Ale no nic. Dobra, teraz już wiem, że coś robię konkretnego, bo mi się napełni ten pasek w lewym górnym rogu, który odpowiada za misję. Bo niestety minus jest taki, że muszę cały czas trzymać kółko, a to nie jest takie wygodne. Wow, ale mogę z unikiem po prostu trzymać te pojemniki, fajnie. Dobra, okej. Widziałem, że coś w pewnym momencie mi tutaj zaświtało, jak tutaj wróciłem. Z tego prostego powodu, że te pojemniki były dziwne, tak dziwnie świeciły, nie? Kolejny. Wow, się to nie rozbiło. Okej. Ale tych kurczę pojemników to trochę jest. Dopiero połowa. O, są jeszcze na dole. Dobra, już widzę kolejny, tylko tak, a właśnie myślałem, jak mam tutaj wejść, ale tak teoretycznie tutaj nie sprawdziłem tego miejsca. Tam chyba widzę jakiś dokument, ale zanim go przeczytam, albo w ogóle najpierw może przeczytajmy ten dokument, bo nie wiadomo, co się stanie z tym miejscem, jeżeli wszystkie śmieci usuniemy. Może tu będzie jakiś efekt uboczny, no bo znowu się lokacja zmieni w jakąś inną. Tutaj coś jest, dobra. Korespondencja Sarga dotycząca... Jezu, co to znowu? Korespondencja i Sar coś tam? Jak to się nazywało? Jest. Sarga dotycząca tub pocztowych. Federalne Biuro Kontroli. Hej, Bowser. Wyobraź sobie, że dział księgowości nadal twierdzi, że nie otrzymał moich raportów o wydatkach. Twierdzę, że rachunki prawdopodobnie zagubiły się w tubach pocztowych ze względu na przeobrażenie, strefę progową albo jakieś inne kurestwo, a jeżeli nie posiadam oryginału, nie mogę zweryfikować moich wydatków w celu przyznania zwrotu kosztów. Co za brednie. Po co w ogóle używamy tych tub, skoro po prostu wyrzucają naszą pocztę w jakimś innym cholernym wymiarze? Muszę odreagować, zanim złożę formalną skargę. Bezużyteczna banda kretynów. Rogers. Widzę, że są niesnaski, jeżeli chodzi o biuro. Czy tutaj dużo tych śmieci pochowali? O! Dobra. Tutaj mamy rytuał impuls. I diablica grzechu. Wow, że ze mną? Nieźle, nie wiem, czy mi pójdzie na kompie. No jak Gears ci moja droga chyba nie pójdzie, wiesz? To będzie... Kurczę, no wymagania sprzętowe ma konkretne. Tak naprawdę. Ciężko będzie. Naprawdę, powiem szczerze, będzie ciężko, żeby ci poszło. Tak mi się wydaje. Dobra, kolejny śmieć, tylko długą drogę musimy pokonywać. Żeby tam przejść. Ratuje nas ten unik, nie? Bo tak, nie chcę do końca tej staminy zmarnować, bo kto wie, czy czasami nie opuszczę
tych śmieci. Albo sprawdźmy. Nie, dobra. Na szczęście cały czas trzyma. Dobra, prawdopodobnie zostanie jeszcze jedna butla. Wow, kurwa, to ja mogę unikiem taranować ściany. Okej, okay, no taran dobry na wszystko. Stare dobre Wolverstein się przypomina i ten mega taran. Wtedy. Ale gdzieś tu były jeszcze śmieci, aż nie pamiętam. Diabica też mi się tak wydaje. Nie, no Gears, no kurczę, to Gears jest wrześniowy. No kurczę, powiem ci szczerze, moja droga, że to będzie ciężko będzie. Mi się wydaje, że nie pójdzie. Nie pójdzie z tego powodu, że już te gry teraz to takie robią, że ja już musiałem, słuchaj, wymienić kartę graficzną. A miałem, no może starowałą grę, ale dawała radę na przykład z produkcjami praktycznie wszystkimi z tego roku. Jeżeli podkreślam, jeżeli nie prowadziłem streamów, nie? Bo jeżeli już prowadziłem streamy, to był problem. A jeżeli jak już tak sobie grałem dla siebie, no to mogłem w każdą grę grać i musiałem po prostu karty wymieniać, ale już jeżeli chciałem już te streamy ogarniać na tych wysokich poziomach trudności, no to trzeba było temat... Ej, czemu mi zaliczyło to z tej butli? To było dziwne. To trzeba ten temat jednak... Musiałem tą grafikę jednak wymienić. Kurczę, won mi mucha stąd. Grzechu. Nie miałem na myśli, czy chcesz, żebym nagrał odcinek na YouTubie, Diablica. Grzechu. A, teraz czaję, no jasne, nagrywaj. Nie miałem na myśli, że chcesz, żebym nagrał. Nie, ja bym... Ja? A, że nie miałeś na myśli. Ja myślałem, że chcesz nagrać i się pytasz. Kurczę, gdzie jest ostatni pojemnik? Powiem wam szczerze, że już się zgłupiałem. Powiem wam szczerze. Diablica, kurde, ja chcę... Ja cię nie subskrybuję na YouTubie, nie wiem jaki masz kanał. Właśnie, ale ja subskrybuję, ale ja nie pamiętam. On ma grzechu chyba. Grzechu, typowe chyba napisane. Podaj najwyżej grzechu nazwę twojego kanału, to po prostu... Bo ja mam subskrybowanego grzecha akurat. On nawet mi dzisiaj komentarz napisał, także mogę wejść, jeżeli co. Ale może grzechu brocie i będzie, żeby mózg nie wychodził. A po prostu, żeby tutaj Grzechu nam wysłał tytuł. O! Ale skiecali. Żeby Grzechu nam wysłał tytuł swojego kanału tutaj na czacie. Dobra. A my mamy... Misję zaliczoną. Co za zasyw? Spal śmieci. Misja ukończona. Otrzymano punkt zdolności, drugi poziom. Dobra, czyli misje są typowo teraz wykonane. Świetna sprawa. Czyli co? Możemy się kierować... Słuchajcie, już do misji głównej, bo tak to żadnych aktywnych tutaj pobocznych nie mamy. Jeszcze zaraz zobaczę, co dostałem w nagrodę. Jeszcze tak na szybko spojrzę, czy coś tutaj jest, ale raczej nic nie widzę. Okej, słuchajcie, w tym momencie zakończymy sobie nasz materiał z gry Control. Mam nadzieję, że ten materiał się podobał. Zapraszam do kolejnych hardkorowych odcinków z tej serii, jakże innych serii na moim kanale. Bardzo dziękuję za każdy poświęcony przez Was czas na tym materiale. Za wszystkie łapki w górę lub w dół. Dziękuję, trzymajcie się. Cześć!